taki teren jak mój, wiejski, jest zawsze droższy w utrzymaniu, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o budowę tej infrastruktury, niż teren miasta. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zawsze na terenie wiejskim opłaty za ścieki czy za wodę będą wyższe jak w mieście. A to z prostej przyczyny. Na kilometrze tej wybudowanej sieci u mnie będzie mieszkało, nie wiem, 150 mieszkańców, a tam będzie ich mieszkało 600, 800 albo 1000 osób, tak? No to już mamy ten sam koszt budowy, a zupełnie inne obciążenie tej sieci. Jedno, o czym miasto Opole nie mówi, to jakie będą koszty później, tak? Dla mieszkańca. Przejmujemy całą gminę Dobrzeń Wielki. To jest sto kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej, sto kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej, a jakie zużycia? Ja wiem jakie. Około 300 tysięcy metrów sześciennych ścieków produkują rocznie nasi mieszkańcy. W Opolu wiem, że jest tego 4 miliony metrów sześciennych rocznie. I teraz jakie są koszty utrzymania takiej sieci, która ma sto kilkadziesiąt kilometrów? Nie wiem ile ma miejska, ale podejrzewam, że niewiele więcej. Bo jakby powierzchniowo jesteśmy bardzo podobni. I gmina Dobrzeń, i miasto Opole. Więc jak to wpłynie na koszty dla mieszkańca miasta Opole? O ile wzrosną ceny ścieków i wody? Z tego tytułu tylko, że wchodzą te nowe sieci, długie sieci, kosztowne sieci, które trzeba utrzymywać, amortyzować, za które trzeba płacić podatek. Bo dzisiaj gmina sama sobie płaci podatek za te sieci. Nie ma innego wyjścia, gdyby tego nie robiła, to ceny ścieków czy wody byłyby nie do przeniesienia dla normalnego mieszkańca. Więc czy miasto już myśli o czymś takim, czy się zastanawia nad tym, jak mieszkaniec miasta Opola to odczuje? Dzisiaj autobus jeździ do Czarnowąc. Dopłacam 300 tysięcy złotych do tych kursów, no bo one, tak jak to jest z reguły w MZK, nie są w stanie się same sfinansować, tak? Bilet byłby za drogi i tak dalej. Ta dopłata zniknie. To są koszty, które się pojawiają właśnie z tym rozrostem terytorialnym. To najpierw trzeba dokładnie przeliczyć, co się opłaca, czy to już musi tak wyglądać, czy nie. Chyba że celem jest co innego, tak? Celem jest elektrownia i podatki z tego tytułu, no to wtedy taka operacja może być opłacalna, no bo nasze wsie są mocno zainwestowane. Jest tylko pytanie, co będzie z tymi nowymi mieszkańcami naszych miejscowości, którzy się tu właśnie budują, pobudowali, czekają jeszcze na niektóre elementy infrastruktury, to są najczęściej mieszkańcy Opola, czy oni się kiedykolwiek na nie doczekają w tym nowym, większym mieście.